istnie. Żołnierz Federacji Rosyjskiej, znajdując się w donieckim kierunku, opowiada matce o możliwościach rosyjskiej wojennej medycyny. Czy wojskowej. Wszyscy są żywi, są zdrowi? Jak na razie tak. Co to znaczy jak na razie? A, ofensywa tu się planuje, przebicie będzie. Przebicie będzie, ale coś przebili już. Dzisiaj przeczytałem, ale to nie w waszej stronie, w innej. Nie wiem. A co tam, nie wzmocnili was? Nie dostaliście ludzi? Nie? Nie. Nie? Tutaj trzy kompanii stoi tyle i co, nic, co wy zrobicie w trzy kompanii? Nie wiem. Takich jak ty, którzy nic nie potrafią zrobić? Nie wiem. Tutaj jeden czołg może zrobić, jeden nasz pas leśny, jeden czołg może zniszczyć, a ich tam z 15. No, to wiadomo, ale co, wy po swojej stronie nie macie czołgów? Nie, mamy tylko ten, MTLB i tyle. MTLB? Hmm. Macie co jeść? No tak, ledwo, ledwo. Jasne, ale tam jest zimno? Dzisiaj znów spaliśmy w kałużach. A jak później się suszycie? Na wietrze, na ognisku. Ale nie jesteś chory? Nie przeziębiłeś się? Nie, no tutaj nam lekarza wysłali, a nasz lekarz jest w drugim dziale. Wiesz, jak nas leczą? Mogę ci opowiedzieć. Wychodzą i pytają nas, kto, jakie ma problemy ze zdrowiem. No to mówią, ja mam. No to krzyżyk podchodzi i daje im krzyżyk na czole z zielonką. Raz, dwa, trzy. Kto jeszcze ma jakieś ten skargi? No to nikt już nie reaguje. Drugi paśka, co nie chcą, wszyscy больше жалуются. No nie chcą, żeby ich brudzili. No to mówią, że nie ma więcej skarg. Mhm. Ciekawe, co ten krzyżyk.